Witam w kolejnym filmie. Film tak krótko o wymianie napędu. Wymieniałem ostatnio napęd, bo już mi się tak zużył, że zębatka przednia zaczęła mi przeskakiwać. Wracałem sobie z pracy do domu i na światłach podjechałem na pierwsze miejsce. No i tak widziałem, że stoją samochody takie dosyć szybkie obok mnie, ale też za mną. No i stwierdziłem, że trzeba tak trochę dynamicznie ruszyć spod tych świateł. No i tak ruszyłem dynamicznie, ale zaczął mi przeskakiwać łańcuch. Tak na ucho słyszałem, że to łańcuch z przodu, więc no tak nie udało mi się dynamicznie ruszyć. Później ruszałem jeszcze kilka razy, bo tam po drodze światła jechałem przez miasto akurat. I się okazało, że tak za każdym razem zaczynało przeskakiwać. Dojechałem do domu, zajrzałem sobie w tą zębatkę, no i patrzę, że tam kilka zębów tak już było zjechanych konkretnie. Także no nie dopuszczajcie do tego, żeby tak napęd się zużywał, no bo to później może być problem. Tak jak no, mi się udało dojechać do domu, ale no mógłby być problem, jeżeli ta zębatka by mi się zjechała jeszcze bardziej. Nie dojechałbym po prostu. Także pilnujcie tego. Wiadomo, dobrze jest uczyć się na błędach, a jeszcze najlepiej na błędach cudzych. Więc na moim błędzie możecie się nauczyć, żeby nie zostawiać napędu do całkowitego zajechania. Ale że miałem już kupiony, no to jeden dzień wolny miałem. Miałem akurat gości też. No i miałem tych gości, się wziąłem za wymianę. Ale że goście byli z dziećmi, to te dzieci biegały, no i mi trochę przeszkadzały. Więc no, nie miałem za bardzo warunków, żeby nagrać tego, jak ten napęd tak krok po kroku wymienić. Ale może to i lepiej, bo nie poszło mi to jakoś super sprawnie. Trochę się namęczyłem, nadenerwowałem, bo te śruby były tak podokręcane niektóre, że była masakra. A właściwie przednia zębatka nie była wcale mocno przykręcona, ale tylna była tak, że normalnie się namęczyłem z tym masakrycznie. Ale udało się wymienić, zajęło mi to 2 godziny, czyli stosunkowo dużo. Pewnie są osoby, które wymieniają spokojnie napęd w ciągu godzinki. Myślę, że ja za drugim razem już też myślę, że godzinka mi wystarczy, bo już wiem po kolei co, jak, gdzie. Tak samo ze składaniem tam porozkładałem, później musiałem zastanowić, która tuleja była gdzie, ale na szczęście zrobiłem zdjęcie, więc znalazłem. No i to tak w skrócie miałem trochę, może nie problem, ale trochę mi nie szła ta wymiana. Zaoszczędziłem gdzieś z 200, bo tyle gdzieś tam, jak się orientowałem, wymiana łańcucha może kosztować, jeżeli nie ma tam jakichś udziwnień, owiewek, pierdół. No, także mam nowy napędzik. Nie pamiętam, ile dałem za niego, ale łańcuch firmy Did. 116 zębów, z tego co pamiętam. No i nie wiem, ile miał oryginalny, ale po założeniu tego łańcucha widzę, że mogłem wziąć nieco krótszy, bo tak jak jest ta skala naciągu łańcucha, to ta 116 sprawia to, że ta skala jest gdzieś już w 1/4. Tak bym to ocenił. 1/4 naciągu już jest, że tak powiem, przesunięty. No, wiecie, o co chodzi pewnie. Albo i nie wiecie. Dobra, nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem. Ale jak ktoś naciąga łańcuch, no to wie, że tam z każdym naciągnięciem koło przesuwa się do tyłu. I różne są skale takie. Przeważnie są takie wytłoczenia na wahaczu. Chyba na wahaczu. I tam widać, w jakim stopniu ten łańcuch jest naciągnięty. No i tam mi wychodziło, że no przynajmniej ta 1/4, czy nawet 1/3 już jest przesunięte koło w tył. Także spokojnie mogłem kupić 114 zębów. Albo 112, myślę, że nawet. Tylko z drugiej strony nie wiem, czy to ma sens, bo
nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że poprzedni łańcuch był trochę dłuższy, no i skala mi się skończyła. Nie wiem, czy on by jeszcze pojeździł, gdyby nie ta zębatka przednia. Sam łańcuch nie wyglądał źle, no ale dobra, zobaczymy. 116 pasuje, jakby ktoś się zastanawiał. Z tyłu zębatka oryginalna, oryginalna ilość zębów, nie pamiętam ile. Z przodu zębatka 16, czyli ta zębatka, na której jeżdżę już od jakiegoś czasu. W sumie od dłuższego czasu. I to jest taki zestaw dla mnie optymalny. Co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tej wymiany? No to to, że tak jakoś ten motocykl, nie wiem, czy to jest moje odczucie takie, nie wiem, że wow, nowy napęd, to no, jakoś tak lepiej jedzie. A pewnie dlatego takie mam odczucie, bo przypomniało mi się, jak byłem na objeździe Polski Kiwayem RKF-em. No i tam oczywiście no, miałem klucze jakieś ze sobą, ale on nie miał stopki centralnej, bo jakieś rzeczy leżą. I no, ciężko tam się naciągało łańcuch bez tej stopki centralnej, więc gdzieś tam w Szklarskiej Porębie, z tego co pamiętam, podjechałem do serwisu motocyklowego. A miły gościu mnie przyjął od razu i powiedział, że no, ten łańcuch był trochę wyciągnięty, trochę zabrudzony, nadawał się do smarowania, więc to wszystko zrobił. Ale powiedział mi taką rzecz, że w motocyklu, jak jest napęd w złym stanie, łańcuch wisi i w ogóle jest wyciągnięty już trochę i taki no zużyty, to moc motocykla potrafi spaść o 10%. Tym bardziej w takich motocyklach właśnie mało pojemnościowych. Więc szczerze mówiąc nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Nigdy tego nigdzie nie weryfikowałem. Taka ciekawostka, którą mi tam zapodał i przypomniała mi się dopiero teraz przy wymianie. Może kiedyś o tym wspominałem, ale teraz mi się to przypomniało. Że faktycznie wydaje mi się, że ten motocykl minimalnie, ale jeździ troszkę lepiej. Przyspieszenie, ale może sobie wkręcam. Więc mam pytanie do Was. Wiem, że są osoby, które znają się na mechanice, znają się na motocyklach, bo czasami mam takie fajne, merytoryczne komentarze pod filmami. Więc jeżeli taka osoba się trafi i faktycznie orientuje się, no to proszę, żeby się wypowiedziała, czy faktycznie nie naciągnięty odpowiednio łańcuch, taki powiedzmy wiszący łańcuch, ma wpływ na moc motocykla. Bo ja szczerze mówiąc, tak myśląc sobie, zastanawiając się nad tym, to wydaje mi się, że raczej nie ma, ale ja żadnym inżynierem nie jestem, ani mechanikiem, więc mówię to, co mi się wydaje. No, no to jak ktoś wie, ma informacje, zna się, to niech się wypowie. A na koniec jeszcze raz, zmieniajcie napędy. Patrzcie, jak wyglądają Wasze zębatki. Bo u mnie, szczerze mówiąc, ta przednia była w bardzo złym stanie, a tylna w porównaniu do nowej nosiła bardzo niewielkie oznaki zużycia. Dobra, to by było na tyle. Tymczasem się żegnam i może przy następnej wymianie napędu nagram jakiś film. Chociaż są filmy dostępne, jest jeden taki film, gdzie gościu wymienia napęd w Yonaku 121 i powiem szczerze, że oglądałem ten film dwa razy i, no i bardzo mi pomógł. Ach, ktoś powie zaraz, no pomógł Ci tak, że wymieniałeś 2 godziny. Nie, to tam pomógł mi po prostu. Wiedziałem, co po kolei odkręcić, jak tam poodkręcać. No u mnie było troszeczkę inaczej minimalnie, bo też nie miałem hamulca, mam hamulce bębnowe z tyłu, a nie tarczowe. Ale polecam, warto obejrzeć Yonak 131. Nie pamiętam, jak ten kanał się nazywał, ale jak ktoś będzie szukał, żeby ten łańcuch i zębatki wymienić, no to jak wpiszę wymiana napędu Yonak 121 czy 131, nawet lepiej, to na pewno mu ten film wyskoczy jako jeden z pierwszych.
A ja postaram się nagrać przy następnej wymianie, ale nie wiem kiedy to będzie, bo jak wiecie, mało jeżdżę, więc może to być za, nie wiem, 3 lata na przykład. Dobra. To by było na tyle. Żegnam się i do następnego.